tutaj na otwartej wodzie jakiś doleczek musiał być i tylko wchłonął malutkiego McFreya. Wystarczy po prostu tą dozbrojkę przełożyć na górę, na grzbiet. O, zobaczcie, jakie korczycho. Jak macie ochotę, pamiętajcie, że macie link w opisie do sprzętu, którego używam, przynajmniej do części. Look at my line, it's almost red. It's good size. Look, what the hell, it's so strong. It's so strong. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FWA. Uwaga, uwaga, najkrótsze intro na świecie. Jesteśmy na mega płytkim, bardzo brudnym jeziorku i z Sebastianem będziemy polować na szczupaki. Zyp. Koniec gadania, zaczynamy łowić. Nie byłem tutaj za wiele razy w życiu, co prawda. Ale z racji tego, że to jest niewielkie jeziorko przy również niewielkim, ale jednak mieście, to zawsze tutaj ktoś pływał. A dzisiaj nie ma ani jednej łódki poza nami. Spływał facet, jak my wypływaliśmy, powiedział, że od samego rana było kilka łodzi, nie mieli ani dotknięcia, ani szczupak, ani okoń. Tu sami koledzy, wszyscy miejscowi, a także zdradzają sobie takie rzeczy i wszyscy spłynęli w momencie, kiedy my wypłynęliśmy. Także nie zapowiada się za dobrze, no ale próbujemy. No co, za dużo nie mam tutaj do powiedzenia na razie. No, zaczynamy obławiać miejsca, które gdzieś tam znam. Całe jeziorko jest wybitnie płytkie, bo jest tutaj trochę ponad metr w najgłębszych miejscach. A plan jest taki, że w ogóle popłyniemy w najpłytsze miejsca tego jeziora, gdzie będzie 20 cm wody. A póki co obławiamy tutaj trochę trzcinki, gdzie jest jakakolwiek fala i takie miejsca, zatoczki, które gdzieś tam kojarzę, gdzie jakieś ryby kiedyś złowiłem. Potem sobie zrobimy jeden dryf z wiatrem przez sam środek zbiornika. I tam zobaczymy, czy cokolwiek się wydarzy. Jak tak, to zostaniemy. Jak nie, to polecimy na tą najpłytszą część zbiornika. No i tak jak widzicie, używam flankera, nowe kolorki. Kupiłem sobie dosłownie 10 sztuk specjalnie na ten wyjazd w różnych kolorach. Sama dozbrojka na brzuch, wkrętka bez żadnego obciążenia, to idealnie pracuje. No niestety nie pokażę wam tego underwater, bo tutaj woda jest tak mętna, tak piekielnie mętna, że nic byście nie zobaczyli. Jednostajne prowadzenie, jakieś króciutkie pauzy, czasami trochę przyspieszenie, natomiast no, tutaj nie można sobie pozwolić na opad tych przynęt, także prowadzę mniej więcej w pół wody, czyli na tych 30-40 cm pod powierzchnią. Ok, let's go there. Come on. Śmiałem się, że teraz metrówka wyskoczy. No i rzeczywiście coś wyskoczyło. Było pierwsze branie. Myślę, że nie był duży, ale był. Także już mieliśmy więcej niż podobno wszyscy tutaj na zbiorniku rano do tej pory. Bo już jakieś branie było. Again! Yeah, look at the swivel. Again fish. Miałem drugie branie. Znowu widzieliśmy aż zawirowanie za gumą. Najprawdopodobniej po raz kolejny niestety niewielka ryba, ale zobaczcie. Ząbki zostawione, wrzucamy kotwicę, spróbujemy tą zatoczkę tutaj porobić. Spróbujemy to płaterka. Parę rzutów dosłownie. Jak uda nam się znaleźć? Może bardziej, a w zasadzie jak uda nam się dopłynąć, bo w tym może być problem, jak uda nam się dopłynąć do tej najpłytszej części zbiornika, wtedy myślę, że to patera będzie sporo. I zobaczcie, jak to pracuje. Czoppo. Może akurat jakiegoś szczupaka tutaj wyciągnie z tej płytkiej wody. No fajnie by to wyglądało. Tak w mętnej wodzie, nawet na płciznach, dobrze, żeby ten topwater robił duże zamieszanie na wodzie. Żaden jakiś tam walkerek, czyli ta przynęta, która chodzi takim zygzakiem po prostu i gdzieś tam lekko marszczy wodę. Absolutnie nie, tutaj musi być coś, co rzeczywiście słychać. Nawet gdzieś tam w cudzysłowie przy dnie, oczywiście
tak jak mówiłem, no to woda jest mega płyciutka, ale mimo wszystko tak mętna. Te szczupaki nie wyskoczą do walkera. Niech to hałasuje jak najmocniej. Albo jakiś większy popper, albo właśnie przynęta, która chlapie na powierzchni w ten sposób. Szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie jesteśmy. No, jest 0,8 pod nami, czyli w zasadzie taka standardowa głębokość. Wszędzie wokół nas bardzo fajne miejsca, no ale płyniemy. Płyniemy, szukamy tych najpłytszych miejsc. Tam podobno łowi się fajnie, ale nie mam pojęcia, gdzie to jest. Wygląda, jakby to się chciało skończyć zaraz, ale na pewno nie jesteśmy jeszcze w tym miejscu, gdzie mieliśmy być. Chodzi na to, że jednak jesteśmy w tym miejscu, znaleźliśmy łódkę. Okazuje się, że nie ma żadnego konektora do dalszej części zbiornika. Po prostu są takie miejsca, gdzie rzeczywiście jest 50-40 cm wody. Na opuszczonym silniku na pewno byśmy tutaj nie wpłynęli. Fish on. Good one. Net. O, ależ baranie. Ależ walnięcie. Dawaj, Basti. It's good fish. Real good fish. Go. Yeah. O. Wypluła przynętę. Look. Oh no. What the hell? She just... Po prostu spadła do zbrojki, one są puste w środku, te hollow belly. Także z tego wkręta po prostu wyrwał w końcu szczupaczek. Także haczyk ma pewnie dalej w pysku, ale przynęta już obok. Okay. Prosta do zbrojeczka, wkręcik, nieduża kotwiczka. Dzięki temu nawet na takiej super płytkiej wodzie można poprowadzić te przynęty. I jest. No, nie jest to potwór może, ale całkiem przyzwoity szczupak. Na pewno 70, myślę, że nawet nie będziemy go mierzyć. 70 parę centymetrów. Fajna ryba, silna, karczycho, dosyć grube, także myślę, że będzie z niego fajny szczupak w przyszłości. Raz, do wady. Pójdzie pięknie. 3, 2, 1. Wychodzi na to, że naprawdę warto było na te płycizny przypłynąć. Rano, jak tylko wypływaliśmy, widzieliśmy jeszcze dwie łódki, które dosłownie momentalnie spłynęły. Gościu, którego spotkaliśmy, mówił, że nie było ani brania od rana. Teraz ten pan, który wędkuje obok nas, po tym jak wyciągnął pierwszego szczupaka, powiedział, że miał odprowadzenie i że słyszał to samo, że nie biorą ryby kompletnie. Wszyscy byli tutaj od rana, spłynęli o godzinie 10, kiedy my wypłynęliśmy. A wygląda na to, że warto było poczekać. Jesienią, późną jesienią, takie mroźne poranki mogą pobudzać ryby, ale zazwyczaj na trochę głębszej wodzie, na takiej płytkiej tutaj, właśnie kiedy pojawia się słoneczko, właśnie kiedy robi się troszkę cieplej, te ryby mogą być aktywniejsze. I słuchajcie, dosłownie dwa słowa, bo nie chcę was tutaj zagadywać. Jak wpływacie na takie płytkie miejsca, musicie bardzo mocno uważać, oczywiście jeżeli wpływacie na silniku. Ja mam taką możliwość, że podnoszę silnik pod samą powierzchnię, także nie ma takiej opcji, żebym uderzył w coś, co jest gdzieś pod powierzchnią wody, czego nie jestem w stanie zobaczyć. Natomiast gdybym takiej opcji nie miał i nie chciałbym zniszczyć mojego silnika, wystarczy złapać dipera. Naszej zwykłej chosondy, tą, którą mam podpiętą w tym momencie, nie sprawdzę, co się dzieje przede mną. Dipperem jak najbardziej można. Wystarczy druga wędka, parę rzutów przed siebie, żeby zobaczyć chociaż mniej więcej, czy jest tam jakiś dołek, czy jest wypłucenie, czy jest taka sama głębokość, na jakiej jesteśmy obecnie. Jest to trochę męczące, może trochę nam to czasu zabrać, ale naprawdę warto, bo nigdy nie wiadomo, co w takiej wodzie można znaleźć. Szczególnie tutaj to jest miejskie jeziorko, czy bagienko w zasadzie rozlewane.
zlewisko. No i tutaj mogą leżeć naprawdę różne rzeczy. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu tu było pole, tu mogły chodzić krowy, mogą stać powbijane metalowe pale, jakieś bloki cementowe, różne rzeczy ludzie wrzucają do wody, różne rzeczy zostały tutaj zalane, także warto sprawdzić. Można to zrobić dipperem, jak już macie, nie tylko na brzegu, ale również w takich sytuacjach, kiedy pływacie po super płytkiej wodzie. Zanim wpłyniecie w zatoczkę, dwa rzuty dipperem i już wiecie doskonale, czego tam się spodziewać, a takie chlapnięcie dippera na pewno ryb wam nie wypłoszy. Teraz dość gadania, dość lokowania, lecimy, mam nadzieję, po następne szczupaki. Trzeba naprawić mojego holobeli, 13 cm, ciemny grzbiet, ale co najważniejsze dla mnie, bialutki ogon. I dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, ta guma jest puściutka w środku, także jak robię to na takim niedużym wkręcie, ona tutaj ma oczywiście kawał gumy, żeby to się trzymało lepiej główki jigowej, ale mimo wszystko na takim niedużym wkręcie, jak ten szczupak zawalił z całej siły, to po prostu ściągnął ją z wkręta. Żaden problem. Wkręcam drugi raz. Tak, żeby w żadnym wypadku ta guma nie była skrzywiona, musi być prościutko, wtedy pracuje bez nawet żadnego obciążenia. Yeah, let's catch another one. Now it's your turn, Basti. Nie ma tutaj za dużo roślinności na dnie, jest straszny muł. Także łowi się dosyć wygodnie takimi przynętami. Gdyby było głębiej, to znaczy płycej oczywiście mam na myśli, wystarczy po prostu tą dozbrojkę przełożyć na górę, na grzbiet i wtedy dużo mniej się zaczepia. Ja lubię bardzo na brzuchu, nawet kiedy to wiąże się niestety z odrobiną zaczepów. Nie wiem dlaczego, to jakby zupełnie prywatne preferencje. Ja absolutnie nie uważam, że to zwiększa skuteczność zacięć. Kiedy łowimy w opadzie, to tak. To ta dozbrojka na brzuchu bardzo często daje ryby. Natomiast w momencie, kiedy łowimy poziomo, tak jak widzicie, ja po prostu zwijam tą przynętę, próbując trochę bawić się tempem. Naprawdę nie wierzę, że tutaj ta kotwiczka na brzuchu zwiększa ilość brań, ale jednak już tak mam, że na brzuchu wolę ją mieć, natomiast gdyby rzeczywiście było jeszcze płycej, gdyby było więcej roślinności, wtedy tą kotwicę wystarczy dać na grzbiet i można łowić dalej. O! O! Ja. Wyskoczyła 65 taka. Uderzyła raz bardzo delikatnie, za chwilę połknęła całą moją gumę, widziałem jak połknęła, nie poczułem tego na kiju i to jest właśnie jeden z tych magicznych momentów wędkarskich, kiedy widzisz jak ryba chwyta twoją przynętę i nie czekasz aż to poczujesz, tylko po prostu zacinasz. Zaciąłem i niestety pusto odskoczył gdzieś tutaj, no trudno, nie był największy na świecie, ale kolejny szczupak, kolejne branie. I saw it. I saw the attack, Basti. Oh. Don't worry, don't worry. O, oh, ależ pięknie wyskoczył sypkowi. Akurat spojrzałem w jego stronę. No, it's not off. Go, go, go. Give it to me. Yes. Yes, I saw the attack. Nie wiem, czy to było widać, ale akurat spojrzałem w tamtym kierunku i zobaczyłem, jak z boku wypływa szczupak i połyka przynętę Sebastiana. Malutki McPray, te 12 cm. And a nice fish, my man! Boom, finally! Good, good, good. Tutaj na otwartej wodzie jakiś doleczek musiał być i tylko wchłonął malutkiego McPraya. Przynęta staje z pyska w środku. Kotwiczka, taki sam systemik. Nice fish, Basti. Yeah, I think like 65 for sure. Good, let's go.
Nice, good job. Fajna. Bardzo lubię łowić na głębokiej wodzie. Jest takie przeświadczenie, że trochę bardziej niż zwykle, no bo to oczywiście w wędkarstwie istnieje w każdej sytuacji, ale na tej głębokiej wodzie jest takie przeświadczenie, że nigdy do końca nie wiesz, co tam obok tej twojej przynęty stoi. To może być okoń życia, to może być gigantyczny szczupak żerujący gdzieś tam na sielawie, ważący więcej niż moja córka w tym momencie. Ale jest również coś magicznego w łowieniu na tak płytkiej wodzie, kiedy przynęta wpada do wody i od razu zaczynasz zwijać i od momentu pierwszego ruchu korbką aż do samej łódki może wyskoczyć piękna ryba. Jest tak mętna woda, że nie ma najmniejszej szansy. Pod nami mogłyby stać szczupaki obok siebie metrowe po 10 kilo i nie widzielibyśmy żadnego. Także jest również taka magiczna otoczka przy takim płytkim łowieniu. I oczywiście na takie łowienie trzeba się przygotować. Trzeba mieć te wkręty. Tutaj żadna główka dźwigowa absolutnie nie może, nie ma prawa w ogóle się pojawić. Nie da się łowić na główce dźwigowej, także wkręcik zazwyczaj bez żadnego obciążenia, ewentualnie jakaś lekka obrotóweczka czy super lekkie wahadło, jerk wysoko prowadzony, wolno tonący albo w ogóle powierzchniowy i można czekać na to kolejne branie. Tu jest trzcina tak gęsta, że one nawet jak stoją przy niej, to stoją rzeczywiście na krawędzi. One nie siedzą w środku, tak jak na mojej wodzie, one nie mają tam pokarmu, one tam nie mają schronienia. Także te ryby są jakby wszędzie w zasięgu wędki, po prostu trzeba je znaleźć. So okay, so we were there? Okay, so no, nothing. Okay, good. Patrzyliśmy przed chwilą na Google Mapsach, czy czasem rzeczywiście nie ominęliśmy jeszcze jakiegoś miejsca, bo wygląda to tak, jakby tutaj ktoś wpływał z łódką, no ale nie ma. Nie ma dalszej części tego jeziorka. Byliśmy na samym końcu już. Yeah, come on, take it. Oh, she saw the net. Nice. Dawaj. Oh, he's a good one. Yep. Perfect. Good job. Piękna rybka. Oh, look. Oh, zobaczcie, jakie korczycho. Tą rybę zmierzymy, bo sebek ma w Polsce, tak jak mam nadzieję widzieliście na poprzednim odcinku, jednym z poprzednich. She's crazy. Prawie nam wyskoczył ten szczupak. Na jednym z poprzednich odcinków, tak jak mam nadzieję widzieliście, sebek złapał swoją polską życiówkę 69 cm. Może ten jest dłuższy. No. 65, ale za to piękne. Grube rybsko, zdrowa ryba, piękna. Oh, piękna rybka. Super, naprawdę zdrowa. Oczywiście nie jakaś tam ogromnie wielka, ale bardzo fajny rozmiar. Po raz kolejny jak na mazurskie PZW. A do tego piękna, gruba. Naprawdę fajna ryba. It would be cool to catch some, one more. Fish on. Oh, small one, okay. Yeah. No, it's smaller, but good. Sebek następnego dowali. Właśnie rozmawialiśmy o tym, że
No, it's smaller. Opa. It's like 50 something. Yeah. Small head. Like give me the player. Easy. Say goodbye to him. Cały w pijawkach. Najpiękniejsze wypuszczanie na świecie. Zmniejszymy trochę rozmiar. Za to kolorek ostrzejszy. Może zamiast łapać gdzieś tam pod ogon, będą bić troszkę mocniej. Maleńki MacPrey, 12 cm. Sam wkręcik, kotwica na brzuch. Tutaj można naprawdę na 10 cm wody, jak chcemy, poprowadzić. Dobrze wkręcony wkręt, dobrze wbita ta kotwica. To zbrojka, która leży dobrze na środku przynęty i on musi pracować w każdym tempie odpowiednio, nawet bez żadnego obciążenia z przodu. MacPrey, the Pike Magnet. Lure designed for perch and zander. Baterie z GoPro ładują się troszkę dłużej niż z mojego DJI, ale tak jak widzicie na mojej kochanej łódeczce, tutaj cały czas kabel idzie podłączony do ładowarki. Dwie baterie ładują się na bieżąco. Jedną mam naładowaną tutaj na górze jeszcze na wszelki wypadek. Jedna się rozładowuje, wymieniam. W międzyczasie ta się naładowuje, potem wymieniam. W międzyczasie ta jest naładowana i tak ciągle. Także mogę dla Was kręcić absolutnie wszystko. Wszystkie brania, wszystkie ataki, wszystkie hole. Wracam potem do domu z materiałem 10-godzinnym, ale przynajmniej mam wszystko nagrane dzięki mojej kochanej łódeczce. Niestety dużo czasu już nam nie zostało. Obłowimy jeszcze tutaj jedną zatokę, potem wskoczymy na szybko, na głęboką wodę jeszcze sprawdzić, czy tam coś się dzieje i uciekamy do domu. Trochę za późno przyjechaliśmy dzisiaj i trochę za późno wpadliśmy na te zatoczki. Trzeba było od razu tutaj lecieć, no ale... O! No ale kto mógł wiedzieć, że akurat tutaj te ryby biorą. Kolejne piękne branie, zobaczcie, zniszczona guma od góry, ależ zawalił. Jak tyś się nie wciął, chłopie. No jakbyśmy tak wszystkie brania dzisiaj wykorzystali, to byłoby naprawdę grubo. Ja, fish on. And weg. No, not weg. Net. Dawaj, bas, it's good size. Oh, look, what the hell, it's so strong. Oh, yes, what the hell just happened here? And look. Bardzo delikatne branie. Myślałem, że mam zaczep. Poczułem tylko bujnięcie, podciąłem, jak ta ryba zaczęła walczyć. Co tu się wydarzyło? Zobaczcie, jak podniósł się mu ryła tutaj pod łódką. No niesamowicie silna ryba. Fajny szczupaczek. Myślę, że też takie z 60 parę centymetrów, pod 70. Ale grubiutka ryba. No i piekielnie silna. Co ten szczupak tutaj wyprawiał? No naprawdę. Nie pamiętam tak silnie walczącego, tak niedużego szczupaka. Pod 70 centów, a no wchodziła tutaj naprawdę jak maszyna. No nie mają za wiele miejsca, bo jest bardzo płytko. Myślę, że przez to starają się szaleć na boki właśnie bardzo mocno. A z racji tego, że no kawał brzuszka miała ta ryba, to tak piekielnie mocno walczyła. Coś pięknego. Tylko, że moja kamera jest cała we krwi. Może z krwią będzie lepiej im smakował. I put some blood on my lure. Now it should be even better. Oh.
Słyszysz on? Smolok. Oh. Następny szczupaczek, ale ten znacznie mniejszy. Fuh, what a strike was so good. Yeah, like 50. Następny szczupaczek. Hej, dzień dobry. Tak jak widzicie, przynęta z daleka od pyska, ja dalej krwawię, także się nie przestraszcie. Ale pięknie zaatakował. Opa. Na pewno przez tą dodatkową krew na przynęcie. Jak macie ochotę, pamiętajcie, że macie link w opisie do sprzętu, którego używam, przynajmniej do części. Ale MacPreje chyba znacie absolutnie wszyscy już. What the hell? I'm still bleeding. Look at my line, it's almost red. What the hell? Jeszcze co prawda porzucamy chwilę, ale chcę już nagrać tutaj pożegnanie, żeby potem gdzieś tam w błotach i w bagnach nad samym brzegiem tego nie nagrywać. Słuchajcie, dwie rzeczy. Po pierwsze, dalej krwawię jakieś 15 minut. Niestety tak już jest z tymi szczupakami, że te chude, cienkie zęby wbijają się naprawdę głęboko. Oczywiście żaden problem, bo uwielbiam wracać do domu zakrwawiony, bo przynajmniej wiem, że połapałem. I tak też było dzisiaj, złapaliśmy w sumie 6 szczupaków, każdy z nas po 3, także naprawdę spoko, a biorąc pod uwagę to, że mieliśmy jeszcze naprawdę ładnych kilka brań, mogło być rewelacyjnie. Wrócimy tutaj na pewno znacznie lepiej przygotowani, niekoniecznie jutro, niekoniecznie pojutrze, w weekend na pewno nie będziemy tutaj łowić, tak jak wspominałem, to jest woda PZW przy mieście, także w weekend tutaj na pewno będzie trochę ludzi, ale myślę, że jeszcze tutaj wrócimy w najbliższym czasie i spróbujemy połapać jeszcze lepiej. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego wszystkie ryby były w tamtym rogu. Na pewno zaczniemy od tamtego miejsca, ale też nie będziemy się trzymać na siłę. Jeżeli okaże się, że tych ryb tam nie ma, będziemy szukać dalej. Takie jest wędkarstwo, że wiele rzeczy się zmienia. Czasami próbujemy znaleźć jakieś wytłumaczenie, czasami tego wytłumaczenia po prostu nie ma. Dzięki wielkiej ekipa za dzisiaj, połamania kija i do zobaczenia w kolejnym odcinku FWA.